11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, a Rada Regencyjna przekazała zwierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu. Tego dnia świętujemy odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. 123 lata, podczas których prześladowani Polacy nie tracili nadziei na odrodzenie państwa polskiego. Organizowali powstania narodowe, walczyli z rusyfikacją i germanizacją. Uczyli patriotyzmu swoje dzieci, mimo że kraje zaborców narzucały im obcą kulturę. Tłumiły wszelkie przejawy polskości oraz krwawo zwalczały każdą próbę odzyskania niepodległości. Z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości wywieszamy flagi państwowe oraz przypinamy sobie biało-czerwone kotyliony. Nieodzownie z dzisiejszym świętem związane są nasze symbole narodowe – flaga, godło oraz hymn. Dziś będziemy mieli możliwość uczestniczenia w zawieszeniu nowej flagi przy naszym urzędzie gminy. Jestem pewien, że będzie się pięknie prezentowała, a jednocześnie mam nadzieję, że widok tej flagi powiewającej na wietrze będzie napawał dumą mieszkańców. Dumą z bycia Polakiem i przynależności do swojej ojczyzny. Warto bowiem pamiętać, że 11 listopada to również symbol miłości do ojczyzny, wiary w zwycięstwo oraz walki o wolność. Słuchając Mazurka Dąbrowskiego, zachowujemy powagę i stoimy na baczność, okazując szacunek nie tylko symbolom narodowym, ale również wszystkim Polakom, którzy oddali życie za swoją ukochaną ojczyznę. Naszą powinnością i obowiązkiem jest o tym zawsze pamiętać, bo to dzięki nim mamy dziś własny kraj, własne instytucje i szkoły, w których mówimy po polsku, własną kulturę i inne wartości narodowe. Thank you.